Phoenix Suns pozostają na wysokim miejscu w konferencji zachodniej. Bohater tego meczu, Danny Manning. 23 punkty zdobył i potrzebował na to tylko 28 minut, 10 celnych rzutów na 16 oddań. Tak, bardzo wysoki procent skuteczności rzutów. Drużyna Phoenix zawdzięcza wygraną w dzisiejszym meczu przede wszystkim rezerwowym. Widać, że siłą tej drużyny jest wyrównany skład. Manning był zdania, że dzisiejszy mecz zawdzięczają przede wszystkim rozgrywającym, i których mają wielu. Tak, w poprzednim sezonie Danny używał czterech graczy obwodowych, niskich. Co prawda odszedł Wesley Pearson do Cleveland Cavaliers, ale pozostają ciągle Steve Nash, Jason Kidd, który dzisiaj nawet nie musiał rozegrać wielkiego meczu. No właśnie. Ale widzimy, że potęgą tej drużyny, siłą tej drużyny jest... To wszystko pod nieobecność Kevina Johnsona. 111-86, wielki triumf Phoenix Suns. Tę drużynę obejrzymy jeszcze na antenie TVN. Pozostaje nam jedynie czekać na trudniejszego przeciwnika, dla drużyny Phoenix. Panowie, dziękuję bardzo za komentarz. Właściwie niczego tu już więcej dodać nie należy. Pełna ocena spotkania. Dość niezwykły pojedynek. To chyba bodaj pierwsza taka ostatnia kwarta, która tak szybko trwała. Nie było prawie tych tradycyjnych przerw reklamowych. No rzeczywiście, niezwykły mecz. Miejmy nadzieję, że w niedzielę będzie więcej walki, więcej emocji. Już teraz Państwa zapraszam. Rozpoczynamy w niedzielę cały cykl spotkań niedzielnych. To będą zawsze godziny późne, wieczorne, 22, więc taki czas, który jest nieco bardziej sprzyjającym czasem do oglądania spotkań NBA. Nie wymaga tylu wyrzeczeń, to te sesje nocne. Od razu na początek dobre spotkanie, ale wszystkie późniejsze mecze to są też doskonałe pary, więc będzie dużo dobrych spotkań. Oglądajcie zatem Państwo TVN w niedzielę, Chicago, Houston. Raz jeszcze zapraszam Panom, dziękuję za noc NBA i to wszystko. Dobranoc. Dobranoc. Właściwie do widzenia już o tej porze, tak? Baran powinien skupić się na pracy. To doskonały okres dla zajmujących się sztuką lub polityką. Wykorzystaj go koniecznie. Niecodziennie zdarza się taki przypływ energii twórczej. Dzień ten sprzyja również Twoim sprawom uczuciowym. Byka ogarnął nieuzasadniony niepokój. Nie masz podstaw, aby obawiać się niewłaściwych decyzji w sferze uczuciowej Twego życia. Energia, którą zostałeś obdarzony, pozwoliła Ci poczuć się naprawdę dobrze.
Dzięki temu jesteś na najlepszej drodze, aby uporządkować swoje sprawy emocjonalne. Tego dnia bliźnięta powinny skupić się na swoich uczuciach. Od ciebie zależy, jaki charakter będą miały kontakty z twoim partnerem. Niewykluczone, że dojdziecie do pełnej harmonii. Jeżeli jesteś sam, możesz zakochać się ku własnemu zaskoczeniu. Rak powinien zadbać o finanse. Nie rozstrzygaj teraz zaległych spraw domowych. Zastanów się i uświadom sobie, do czego dążysz i co tak naprawdę chcesz osiągnąć. Nie ulegaj chorobliwej ambicji. Po prostu mierz siły na zamiary, a na pewno zrealizujesz swoje cele. Samopoczucie lwa jest dziś bardzo dobre. Masz powody do satysfakcji osobistej. Nie działaj pochopnie. Twoja energia życiowa jest bardzo silna, dlatego uważaj, abyś nie utracił jej z błahego powodu. Należy gospodarować nią oszczędnie, ponieważ nie mamy jej zbyt wiele. Ten dzień panna powinna zacząć od uporządkowania zaległych spraw finansowych. Jeżeli spojrzysz na nie bez emocji, na pewno odniesiesz sukces. Rozważ plany wyjazdowe. Znajdź również czas na zastanowienie się, kogo tak naprawdę kochasz. Nie zawsze jest bowiem łatwo nazwać uczucia po imieniu. Waga powinna zwrócić uwagę na swoje zdrowie i uważać na nie bardziej niż zwykle. Bądź ostrożna za kierownicą. Twoja potrzeba dzielenia się doświadczeniami jest silniejsza niż u innych znaków zodiaku. Usatysfakcjonuje cię zatem relaks z bliską ci osobą. Wypoczniesz i uzyskasz zrozumienie. Skorpion swoje niezadowolenie z osiągnięć osobistych lub zawodowych ujawnia zawsze, kiedy dochodzi do mety. Być może jesteś świadom tej cechy swojego charakteru. Czy nie powinieneś spróbować nauczyć się cieszyć z tego, co masz i do czego doszedłeś? Wykorzystaj pozytywną energię Merkurego. W obecnej konfiguracji Jowisz wzmacnia u strzelca optymizm. Jest także odpowiedzialny za twoją wybuchowość i awanturnictwo. Twoja pewność siebie nie daje ci na ogół dostrzec własnych błędów od razu. Nie obawiaj się jednak spotkania z osobą ukochaną. Może być ono wyjątkowe. Koziorożec powinien postarać się być miły dla osoby, którą kocha. Okaż jej to w sposób, jaki lubi. Dzisiaj zdasz egzamin przed samym sobą, jeżeli okaże się, że sprawiłeś jej dużą radość. To dzień, w którym możesz naprawić błędy związane z uczuciową sferą twojego życia. Nie zmarnuj tej szansy. Wodnik lubi się wyróżniać i zadziwiać otoczenie. Dziś poczujesz się najlepiej na płaszczyźnie zawodowej. Wykorzystaj ten dzień na zaprowadzenie porządku w swoich sprawach finansowych i zajęciach związanych z pracą. Nie zapominaj jednak o sobie, znajdź choć chwilę na odpoczynek. Wokół ryb panuje teraz wspaniała atmosfera. Dlatego też twoje zmienne nastroje nie mają racjonalnego uzasadnienia. W sferze uczuć dość łatwo uda ci się osiągnąć harmonię. Nie podejmuj dziś decyzji zmieniających twoje życie, w szczególności w sprawach zawodowych. Poczekaj na okres po urodzinach.
Horoskop indywidualny na żywo Davida Harkleya. Telefon 0784-015. Czynny całą dobę.
Thank you.